Cześć, witajcie, mamy piątek. Właśnie wróciłem ze szkoły. Ciemno. I tak od razu przyszedłem zamknąć kury. Rano. I tata je nakarmił. O, tutaj nawet jeszcze zostało, nie wydziobały. I ja im też posypałem. Naszykowałem sobie kilka wiaderek. Na weekend zapasu. Jedzonka dla nich. Mieszanki zbóż. Także elegancko. Będą się karmić. No i teraz byłem tam, zapaliłem tylko światło i widziałem, że coś tam ładnie jest w ilości jajek. Dobra. Jest ładnie, sporo jajek jest. Także jestem zadowolony. Lemuś! No i ty chcesz do domu, ale nie! No kurde. Gdzie mi się tu? O tu idź. Wariat mi się pcha. Przydałby się na tym wybiegu ich trochę im piachu ze dwie taczki przywieźć, albo staczkę chociaż. One by sobie grzebały. Ale to myślę, że zadanie na jutro. Ty, paść jaki. Cały dzień na dworze siedzisz, nie? Rano w domku jeszcze mnie żegnałeś z okna, jak do szkoły jechaliśmy. No chodź, idziemy. Ostatnio wam mówiłem o... Gdzie jest kot? Nie ma go tu, dobra. Ostatnio wam mówiłem o kiszeniu kapusty. Tak się za to zabierałem cały tydzień, że no... Powiem wam, że miałem ciężki tydzień w szkole. Dałem radę, skończył się, chociaż no, z rezultatami jakimi to nieważne. Chociaż w sumie nie było źle, poza informatyką, ale to nie jest kanał o tym. W każdym razie chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj się już zabieram za tą kapustę. O, tu źle zamknąłem. Będę robił w takiej solanka to jest woda z solą. Jak to się nazywa? Taka beczka kamienna, że tak powiem. Któregoś dnia w tym na tygodniu tam było jajko w ogóle. O, no i dzisiaj dwa jajeczka, czyli dwie kury mi znoszą. Ciekawe, które ta, nie? Co mi musi znosić ta i ta? Ja muszę je zabrać stąd, do tego nowego kurnika. Poobcinać im loki. Podróżniczka moja jedna i ta biała. Kaczka, o, masz mi się, dobra. Także dzisiaj zabieram za tą kapustę, muszę wyjąć tylko tą beczkę. O, stileczki. Tu jest straszne błoto, nie da się chodzić. Szkoda mi butów, bo muszę codziennie, jak tylko przyjdę od kur, po szkole muszę jeszcze myć je. Także to jest mega minus. Mimo, że te bloczki to mi te koguty roznoszą, no to naprawdę na wiosnę. Szkoda mi je zabijać, wiecie. Ale jest zimno u nas. Ale chcę tam trawę posiać między tymi bloczkami, a w klatkach chcę, żeby były tylko perliczki takie. Czy coś takiego. I tutaj dzisiaj rano chciałem przenieść, nawet jedzenia nasypałem. Chciałem przenieść te karzełki do Chiny, ale już stwierdziłem, że dobra, przeniosę później, bo tam już narobiły takiego osypu przez tydzień. Już mi się nie widzi to trzymanie, trzeba je naprawdę sprzedać, bo no szkoda mi je tam trzymać, już są takie większe. Są takie spore, już są, że no szkoda. Ale też nie wiem, czy przeniosę stamtąd karzełki do Chiny, czy nie przenoszę. Tutaj chcę tą skaczka i są te młode, z wakacji to mi się wykluły niespodziewanie, spod jakby kwoki. Ale przełożyłem je wtedy do inkubatora, żeby kwoka nie siedziała. To nie wiem, czy ich tutaj nie wsadzę z tą kaczką. I tutaj się zrobi jakąś tą osłonę przed zimnem, bo tu jest, wiecie, tak... Będzie im cieplej niż tam, bo tam to jest zimno i ma one są przecież mniejsze. Bo te inne to spore, to naprawdę mi ich szkoda, bo one już, no już są... No jeszcze nie są dorosłe, ale niedługo będą w zimie. Na wiosnę będą jajka znosić pewnie. Dobra, wszystko udało mi się zamknąć. Ja zmykam do domu, bo jest tak zimno u nas i teraz nas zapowiadają minus 5, minus 9 w nocy. Wiatr ma być. Także co? Kury? Tylko mnie nie wybruć, nie. Masakra jedną ręką. Co wariatki? O właśnie, widziałem 3 jajka i tu są 3, czyli dzisiaj 6 jajek. No i dobra, jakby tak było codziennie, wow. Wystarczy mi nawet 4 jajka na dzień, to jest ładne. Chociaż jak na tyle kur, to niech będzie i 6. Elegancko. Może być 6. Cieszę się. I czyste dzisiaj są takie jakieś, aż dziwne. Często są brudne, ale mi to nie przeszkadza, że są brudne. Dla mnie to jest żaden problem. Przecież w kuchni i tak się skrupek nie wykorzystuje. Raczej rzadko. Weź usiądź, dobra. Puszek, ty chodź. Tato jeszcze sama wejdzie, nie? No ja chcę je tak ponakładać. Koguta muszę nałożyć, przecież on nie wlizie. On nigdy samemu nie wchodzi. Właś. O, ale jest wielki. Wszystkie są. O, ta sama wylazła, ruda.
Ona była na dworze, spała na schodkach. Bo tutaj mi trzy spały w wejściu i ona na schodkach nie mogła wejść przez nie. Takie mędy. A takie codziennie, o Lemi. Co, myszki tu jakieś wyczuwasz? Patrzcie, ja mam już jajek, tu jest 40 i to jest tu kolejne. A to naprawdę ładnie znoszą, mi się podoba. Nawet będę mógł sprzedawać. Będę mógł już, myślę, sprzedawać, chociaż no nie wiem, czy się opłaca. Bo przecież i tak te jajka się zużywa. Muszę pozabierać do domu. Bo nie wiem, ile tam jeszcze zostało, ale... Jajka się zużywa. A sprzedawanie po złotówkę, no to niby ma się 10 zł z wytłaczanki, ale co? Więcej idzie na pewno jedzenia, więcej idzie pieniędzy na jedzenie niż na... niż się dostaje z jajek, dlatego też nie wiem, czy nie lepiej samemu sobie zostawać, ewentualnie jak sprzedać, czy tam dać, to komuś znajomemu. Wiadomo, jakbym miał więcej kur, nie? Co sobie będę chciał zrobić, bo tam bym chciał mieć tak... no niecałe 20 niosek może, z kogutami łącznie, wszystkich 20 mógłbym tam mieć, tam tym kurniku. Także to nie chcę mieć też tak dużo, bo nie chcę, żeby tam się syf robił. Teraz zobaczcie, mam kilka tych, około 10 razem i jest czysto, fajnie. No i to jest minus. Ja nagrywam, a tu wam paruję. Znaczy no, para. A więc co? W zasadzie to tylko taka aktualizacja w formie filmu. A żebyście nie mieli niczego, żebyście nie pozostali bez odcinka na weekend. I co, ja się zabieram teraz za kapustę, muszę wziąć marchewkę z piwnicy, muszę wziąć tą beczkę, tak jak wam mówiłem. Jeśli wiecie, jak się nazywa to, to możecie mi dać znać. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Lemur, kić, kić, e! Ej! A chyba, nie, czekajcie, nie wiem, czy jajek nie zostawiłem tutaj, czy ja je zabrałem. No właśnie, dobrze pomyślałem, bo przecież by zamarzły tu. Jeszcze odłożę. Także jeszcze raz, na dzisiaj to tyle. Dziękuję za obejrzenie, no i co, cześć!